Przyglądnijmy się temu, co epoka odrodzenia, rikczu i kultu człowieczeństwa zostawiła nam w Polsce. Każdy zapewne słyszał o takich perłach architektury jak ratusz w Tarnowie, ratusz w Poznaniu albo ratusz w Chełmnie. Wszystkie trzy powstały w tym wspaniałym okresie i wszystkie trzy doprowadzają nas do pierwszego wniosku i pierwszej informacji na temat polskiego odrodzenia. W przeciwieństwie do Zachodu, u nas architektura nie jest w rozmyśleniach na temat renesansu na pierwszym, ani w sumie nawet na drugim planie. Na jej temat wystarczy powiedzieć tyle, że wiek XVI to dla Polski zerwanie z zmęczonym od niepamiętnych czasów gotykiem i zastąpienie go odgrzewaniem kotletów serwowanych przez ściąganych za pomocą siły politycznej włoskich artystów. Kotletów niezwykle smacznych, ładnie wyglądających i nowatorskich, bo sygnowanych przez takie nazwiska jak na przykład Santigucci, ale dalej podgrzewanych w mikrofali i nie mających specjalnego znaczenia. Można jednak posłużyć się architekturą i włoskimi wpływami, żeby zaznaczyć, że to właśnie w czasach renesansu mówić będziemy o okresie historycznie nazywanym jako złotym wiekiem dla naszego państwa. Czasy panowania Jagiellonów w XV i XVI wieku to ten wyjątkowy moment w naszej krajowej historii, w którym dynastia władająca na Wawelu po pierwsze w ogóle faktycznie pochodzi z Polski, a nie jest zainstalowana przez zaborcze bingo, a po drugie posiada zasoby i gospodarkę mającą przynajmniej kilka atutów i w konsekwencji liczącą się na mapie Europy. Warto zdawać sobie sprawę, że nasz naród naprawdę może wzdychać do renesansu bez traumatycznych flashbacków. Im bliżej współczesności, tym trudniej będzie o taką epokę. No dobra, skoro nie architektura, bo miała za małe znaczenie, skoro nie geopolityka, bo po prostu nie, to gdzie szukać polskiego renesansu? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi trio literatów i ludzi renesansu, do których wzdycha każda polonistka i każde wydawnictwo podręczników. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej i Mikołaj Sęp-Sarzyński, wymiennie z Piotrem Skargą, to najważniejsze postacie polskiej literatury i polskiej myśli renesansowej w ogóle. Dodajmy do tego Mikołaja Kopernika i mamy przekrój od A do Z wszystkiego, co stało się w tej epoce w naszym kraju. Na początku było słowo, dlatego warto zacząć od autora znanych przez nawet najdzielniej broniących się przed edukacją uczniów słów, których literat stwierdza, że Polacy w odróżnieniu od ptaków z gatunku Ancercygnoides domestica branta canadensis, popularnie znanych jako gęsi, posiadają swój własny język. Mikołaj Rej, mimo widocznego chociażby w tym cytacie patriotyzmu, zasłynął przede wszystkim z dzieł mocno krytykujących nasz naród. W jego tekstach, jak na przykład w satyrze, w której rozmawiają ze sobą przedstawiciele trzech grup społecznych, czyli kleru, szlachty i chłopów, widać chłodną niczym temperatura ciała maturzysty, kiedy odkryje, że temat wypracowania dotyczy lalki, diagnozę polskiego społeczeństwa. Księża są chciwi, zepsuci i mają gdzieś religię oraz wiernych. Szlachta jest chciwa, zepsuta i ma gdzieś poddanych oraz kler. A chłopi nie mają jak być chciwi, nie mają jak być zepsuci i nie mogą mieć nikogo gdzieś, bo pod nimi nikogo nie ma. W sumie to nie ma w tekstach Reja nic, co byłoby jakimś szczególnym zaskoczeniem. No może fakt, że pisał je w XVI wieku, a diagnoza społeczna dalej wydaje się być jak najbardziej aktualna, a przesłania edukacyjne i moralizatorskie puste i powtarzane od tej pory bezrefleksyjnie aż do dnia dzisiejszego. Najwięcej uwagi w naszym renesansie otrzymuje jednak z reguły inny pisarz, który niczym porządny kebab z sosem mieszanym oferuje nam różne doznania i wiele emocji. Od okazji do refleksji i dyskusji na temat zdrady, miłości i wreszcie losów całego narodu polskiego, aż po płacz i tworzony z netflixową determinacją 19 ksiąg depresyjny, znany szerzej jako trend. Ten pisarz włada tak naprawdę dwoma gatunkami, w których jest tak dobry, że można uznać go za ich jednego przedstawiciela w całej epoce. Są to dramat nowożytny i właśnie treny, które u Kochanowskiego są nazwą zarówno gatunku, jak i utworu. Trenów jest 19, a przeprawa przez nie jest jak przejście nocą po pokoju pełnym rozsypanego Lego. Każdy utwór obejmuje kolejny etap masochistycznej przeprawy autora, jednocześnie ojca. Z początku Kochanowski po stracie swojej córki próbuje przywołać ją, poszukując obrazów w swojej pamięci i niczym uczeń pytany o to, czym są pamiętniki starego subiekta, przemierza najskrytsze zakamarki swojego umysłu. Napięcie narasta, tak jak w trakcie omawiania lalki, gdy każda kolejna lekcja nieuchronnie przybliża sprawdzian z lektury. Tren 9 i 10 to etap kompletnego załamania. Łatwo skojarzyć z tym sprawdzianem z lalki. Przez kolejne treny, czyli w sumie przez prawie połowę całej tej przeprawy, która przy dobrych wiatrach zajmuje semestr, Kochanowski odnajduje wewnętrzny spokój. I niczym zapasowy klucz, który powraca na portiernię zaraz po zajęciach, autor wraca w objęcia Boga. Patrząc na renesans europejski, na temat którego zrobiłem już materiał, który serdecznie polecam, można ze spokojem stwierdzić, że nic się tutaj nie dodaje. Z jednej strony pochwała dla ludzkości, wdzięczność, ciekawość, zachwyt nad człowiekiem, radość i duma, a zza polskiej granicy krytyka wobec panującego ustroju, obśmiewanie panujących relacji społecznych i pamiętnik ojca nie mogącego pogodzić się ze stratą córki. Chociaż kusi mnie bardzo, aby w tym miejscu powiedzieć po prostu, że no tak, to całkowicie nie ma sensu, każdy trend pasuje do renesansu jak fidget spinnery do mszy, a kazania Piotra Skargi i moralitety Reja mają tyle wspólnego z humanizmem, co króliki z czystością przedmałżeńską, to jednak, no jednak są tacy, którzy powiedzą, że to jest po prostu nasz naród
narodowy sposób na wyrażanie dokładnie tych samych wartości, które święciły triumf na Zachodzie. To samo w sobie jest dość zabawne, ponieważ jeżeli do tej pory myślałeś, że to po prostu nie ma sensu, teraz pokażę ci, że to podwójnie nie ma sensu. No bo jeśli na chwilę zatrzymamy się, staniemy w miejscu tak jak serce maturzysty, kiedy temat rozprawki dotyczy przygód i rozterek Wokulskiego, to dojdziemy do wniosku, że nawoływanie do patriotycznego zjednoczenia, niezależnie od stanu czy też rodowodu, krzywienie idei tolerancji, nawoływanie do rozwijania wiedzy, są właśnie taką realizacją humanistycznych ideałów, przyjmujących na Zachodzie formę fresków z uczonymi albo rzeźb Zeusa. Mało tego, jeśli niczym Polski Związek Piłki Nożnej Jerzemu Brzęczkowi damy kredyt zaufania Kochanowskiemu i przeanalizujemy jego utwory, to okaże się, że kwestionowanie przyjętego porządku i zwrot przeciw Bogu, kontestowanie przeznaczenia roli ojca czy artysty, a nawet samej kultury, jaką widzimy w trenach, to też są zabiegi i przesłanie, o jakich nie śniło się tworzącym na chwały Boga autorom ze średniowiecza. Nawet takie mniej istotne utwory, jak na przykład pieśń o Sobótce, czyli taka bezkompleksowa pochwała polskiej wsi, kultury i tradycji, byłaby nie do pomyślenia w poprzedniej epoce, w której monopol na dziwactwa miał właśnie Kościół katolicki. Taką wisienką na torcie w tym przewrotnym polskim obrazie jest jeszcze jedna postać, o której już wspomniałem, czyli polski Leonardo da Vinci, pisarz, naukowiec, tenisista i organista, czyli Mikołaj Kopernik. Życiorys toruńskiego mnicha jest tak imponujący i tak ważny dla dziejów światowej nauki, że stożek stworzony z całej bibliografii Jana Pawła II, stojący na 500 kardynałach wyszyńskich, wygląda przy nim jak kawałek sernika postawiony obok piramidy Cheopsa. Wiedząc to wszystko, możemy ze spokojem stwierdzić, że podobnie jak renesans europejski, także jego polskie wydanie nie ma najmniej sensu. Ale w końcu, parafrazując uwielbianego przez renesansowych twórców rzymskiego pisarza Terencjusza, Polakami jesteśmy i nic co polskie nie powinno być nam obce. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję ci za to, że ze mną jesteś, że oglądasz moje materiały i jakoś wytrzymujesz. Na sam koniec nie pozostaje nic innego, jak podziękować ci za to, że pochłaniasz moje materiały, oglądasz je i słuchasz i życzyć ci miłego życia.